Japońska firma Isuzu, choć produkuje w Tychach silniki, jest w Polsce zdecydowanie niszową marką. Te samochody najczęściej można spotkać w krajach azjatyckich, no i oczywiście w krajach arabskich. W Polsce natomiast to rzadkość, a dziś w naszym teście wół roboczy Isuzu D-Max z podwójną kabiną, 3-litrowym silnikiem i dołączanym napędem przedniej osi. Ten średniej wielkości pick-up jest produkowany od 2002 roku, ale w Polsce oferowany zaledwie od 3 lat. D-Max powstał jeszcze we współpracy z koncernem General Motors. Dzieli płytę podłogową z Chevroletem Colorado i GMC Canyon. W Australii znany jest jako Holden Rodeo. W Chile występuje pod nazwą Chevrolet D-Max. Isuzu D-Max to typowy pick-up umieszczony na ramię. Z przodu uwagę zwracają duże, ale słabo świecące reflektory i wbudowany w maskę wielki wlot powietrza do interkulera. W środku nie znajdziemy wyszukanych rozwiązań stylistycznych ani elektronicznych gadżetów. O, przepraszam, jest jeden. Radio z wielkim dotykowym ekranem i malutkimi przyciskami. Zero ergonomii, a obsługa przez kierowcę w czasie jazdy wręcz niebezpieczna. Materiały wykończeniowe są raczej kiepskiej jakości. Na pociechę zostaje dobra ergonomia deski rozdzielczej, przełączniki i przyciski bardzo łatwe w obsłudze. Plus za wygodne przednie fotele, minus za ilość miejsca na tylnej kanapie. Trudno tam wytrzymać na dłuższej trasie. Oparcie jest zamontowane niemal pionowo, a siedzisko za krótkie. Zaglądamy na pakę i jak na pick-upa, nie za wiele w niej miejsca. To wszystko jeszcze dodatkowo ograniczone zabudową specjalną, za którą trzeba dopłacić 13 tysięcy złotych. Zaletą jest natomiast ogromna ładowność, aż 1146 kg, do tego jeszcze możliwość ciągnięcia przyczepy o masie aż 3 ton. 3-litrowy silnik diesla z interkulerem nie jest wulkanem mocy, jest za to królem elastyczności. Jazda na wysokich biegach poniżej 1500 obrotów na minutę nie stanowi żadnego problemu. Jednostka ma moc 163 koni i maksymalny moment 360 Nm, dostępny w zakresie od 1800 do 2800 obrotów na minutę. Silnik wprawia nadwozie w mocne wibracje. Na wysokich obrotach jest bardzo głośny, za to niewiele pali. Średnio od 8,5 do maksymalnie 10 litrów na 100 km. Przyspieszenie do setki to aż 11,2 sekundy. Po uruchomieniu silnika moc jest standardowo przenoszona na tylną oś. Z pomocą przycisku do prędkości 100 km na godzinę możemy włączyć napęd na wszystkie koła. Jest też elektrycznie sterowany, bardzo skuteczny reduktor. Gdy wybierzemy się D-Maxem w teren, szybko zapomnimy o jego słabościach. Znakomicie radzi sobie na bezdrożach. Strome podjazdy, błoto i przeprawy przez wodę nie stanowią żadnego problemu. Bez obaw możemy trawersować strome, śliskie zbocza, nurkować w wielkich kałużach, przedzierać się przez grzęzawiska, po wybojach wspinać się na stromo nachylone wzniesienia i pędzić po wertepach. Co najważniejsze, możemy być pewni, że taka przejażdżka nie zakończy się na lawecie ani w warsztacie. Układ jezdny dobrze zaprojektowano i solidnie wykonano. Poza utwardzonymi drogami jest komfortowy. Znacznie gorzej sprawy mają się, gdy jedziemy po asfalcie. Jak każda terenówka, również Isuzu D-Max ma bardzo wysokie i miękkie zawieszenie. To oznacza, że jadąc po asfalcie musimy uważać w szybko pokonywanych zakrętach, bo w takich warunkach samochód bardzo mocno przechyla się na boki. Oprócz tego bardzo nieprzyjemne jest pokonywanie nim poprzecznych nierówności nawierzchni. Pasażerowie odczują każdą z nich bardzo wyraźnie, a to dlatego, że z tyłu zastosowano sztywną oś na resorach piórowych. W związku z tym samochód też łatwo bardzo na nierównej nawierzchni wpada w galopowanie. Lopowanie, kołysze się. Mówiąc krótko, na jezdni nie jest komfortowe. Zmiana biegów w tym samochodzie, kiedy jedziemy przez miasto, jest naprawdę męcząca. A to dlatego, że skok dźwigni zmiany biegów jest bardzo długi, biegi same są zestopniowane bardzo krótko, natomiast silnik jest bardzo elastyczny. To oczywiście we wszystkich innych warunkach zaleta, natomiast w mieście wymusza to na kierowcy za każdym razem, gdy ruszę ze świateł, konieczność przejścia przez wszystkie biegi po kolei, a to dlatego, że możemy jechać na piątce już z prędkością 50 km na godzinę. W mieście nie jest to praktyczne, natomiast oczywiście Isuzu D-Max ma zupełnie inny zalet.
Niespodzianką jest długa droga hamowania, ale tylko do czasu, gdy uświadomimy sobie, że auto waży ponad 1800 kg, a z tyłu zamontowano hamulce bębnowe. Testowany egzemplarz wyposażony w zamykaną na klucz zabudowę skrzyni ładunkowej, czujniki cofania, przyciemniane szyby, radio i chromowane progi kosztuje około 137 tysięcy zł. Bez dodatków trzeba za niego zapłacić 100 829 zł. Dodatkową zachętą do zakupu Isuzu D-Max jest 5-letnia gwarancja mechaniczna z limitem do 150 tysięcy kilometrów. Konkurenci to Mitsubishi L200, Nissan Navara i Toyota Hilux. Ostatnio dołączył do nich Volkswagen Amarok. Niestety na ich tle wypada blado. W testach zderzeniowych zdobyło zaledwie jedną gwiazdkę. Na liście dodatkowego wyposażenia nie znajdziecie nawet pokładowego komputera. Jest za to bardzo ładowny, oprócz tego zużywa niewiele paliwa i sprawny w terenie. Niestety to wszystko za mało, aby być w tej klasie liderem.